Rozmowa dnia, Anna Czcińska. Dzień dobry. Są młodzi, zdolni, wiedzą więcej, sięgają dalej. Czy do nich należy przyszłość? W Bydgoszczy na festiwalu naukowym spotkali się autorzy najlepszych projektów ze świata nauki i technologii. Jakie oczekiwania mają oni i jakie nadzieje są z nimi związane? Gośćmi programu są Joanna Gogolińska, dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii, organizator festiwalu i laureaci regionalnego etapu konkursu Explory, Dorian Żarna i Wiktor Kuś ze zespołu szkół nr 4 w Bydgoszczy. Witam gości serdecznie. Innowacyjny moduł napędowy, to wasz projekt, został pozytywnie oceniony. Na czym polega innowacja, Dorianie? Innowacja polega na tym, że jest to przekładnia hydrauliczna, która działa na zasadzie hydrodynamiki i ogólnie mechaniki płynów, można tak powiedzieć. Jest to w swoim rodzaju silnik na wodę, można tak powiedzieć, bo chcieliśmy, aby nasz projekt na Explory, na konkurs naukowy, był taki nietypowy. I zajęliśmy się właśnie stworzeniem czegoś, co wcześniej nikt się raczej tego nie podejmował, nikt nie próbował tego zrobić, a my chcieliśmy coś w tym kierunku zrobić. To wierzyliście, że w dobie pojazdów, gdzie już tworzy się, konstruuje samochody bez kierowców, gdzie same one parkują, można zrobić jeszcze coś nowego? Jasne. Jeszcze jest wiele rzeczy, które można zrobić. Wciąż jeszcze jest nieodkrytych na pewno kilka możliwości, które można zastosować, wdrożyć. To Wiktorze, jak rodził się pomysł? Jak się narodził? Pomysł tak naprawdę narodził się podczas rozmowy telefonicznej. Rozmawialiśmy z Dorianem, co moglibyśmy przedstawić na konkursie naukowym Explory. No i w pewnym momencie wyjrzałem przez okno i spojrzałem na samochód. I narodził się w mojej głowie taki pomysł, że moglibyśmy stworzyć silnik. Zupełnie od podstaw nasz silnik własny. No i w późniejszym czasie natrafiliśmy też na taki artykuł w internecie, w którym pewien pan zrobił swój własny samochód na silnik na wodę. Tylko później się okazało, że to była nieprawda i chcieliśmy zrobić swój własny silnik na wodę, no i powstała właśnie przekładnia hydrauliczna. Jakie macie nadzieje związane z tym pomysłem? Pomysł został pozytywnie zaakceptowany, przechodzi do dalszego etapu konkursu, jury pomysłem zachwycone. Jakie macie już nadzieje? No, największe nadzieje na pewno wiążemy z konkursem z Expo, które odbędzie się w wakacje tegoroczne w lipcu. Chcielibyśmy przedstawić nasz projekt jeszcze bardziej udoskonalony, w jeszcze lepszej wersji, aby po prostu prezentował się jak najlepiej i funkcjonował jak najlepiej. Też chcielibyśmy stworzyć pojazd, ale tym bardziej już osobowy. Może taki, który będzie sam parkował, kto wie, czy nam czas na to pozwoli, ale na pewno napędzany naszym projektem. Pani dyrektor, innowacyjny moduł napędowy zaskoczył panią? Nie zaskoczył mnie tak bardzo, dlatego że ten projekt jest już po raz drugi w konkursie. Rok temu został oceniony wysoko. W tym roku jurorzy również zwrócili uwagę na to, że bardzo poszedł do przodu, że jest duża ewolucja tego projektu. Chociaż też muszę powiedzieć, że młodzież ma ogólnie doskonałe pomysły i jest tak, że co roku są świetne projekty. No właśnie, pani dyrektor, młodzież ma super pomysły. 30 projektów jury musiało ocenić, różne pomysły i różne dziedziny. Pojazdy, komputery, rośliny, gwiazdy. Jakie są kryteria? Jak można ocenić, czy ten projekt jest lepszy od innego, a to są zupełnie inne dziedziny? Tak, to prawda. To są bardzo różne dziedziny i to jest właśnie fascynujące w konkursie naukowym Explory. To już jest siódma edycja. Co roku mamy około 160 projektów i do konkursu można zgłaszać projekty ze wszystkich dziedzin naukowych. I to jest właśnie fantastyczne, że te projekty są bardzo różne. A żeby je dobrze ocenić, zapraszamy ekspertów. Akurat w Bydgoszczy oceniali jurorzy z lokalnych uniwersytetów, przedstawiciele parków technologicznych, przedstawiciele innowacyjnych firm, właśnie po to, żeby móc ocenić te różnorodne projekty też z różnego punktu widzenia. I też to jest przykład na to, że innowacje dotyczą każdej dziedziny naszego życia. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to co jest fascynujące w tych projektach młodych ludzi, jest to, że duża część inspiracji pochodzi z ich osobistego życia, czy z osobistych problemów, które chcą poprzez swój projekt rozwiązać, więc są to takie projekty
często ze społecznych, wynikające ze społecznych problemów. Chcą poprawiać świat i mają na to pomysł. No tutaj inspiracją był samochód, ten stojący za oknem, ale tak naprawdę no już jesteście uczniami gimnazjum, ale no rozszerzacie swoją wiedzę, nie tylko uczycie się, ale również robicie coś więcej. Jak to się stało? Wasi koledzy, znaczy nie wiem czy wasi koledzy, ja słyszę często od młodych ludzi, że nauka jest nudna. Jest nudna w waszym przypadku? W naszym przypadku to jest czas na spędzanie wolnego czasu. To jest coś, co lubimy robić, pasjonuje nas to. Nie tak jak w przeciwieństwie do rówieśników, na przykład my wolimy spędzać czas pracując nad jakimś projektem, rozwiązując jakieś problemy, na przykład matematyczne albo cokolwiek, jeżeli na coś trafimy. Robicie to razem? Robicie to razem czy osobno? Razem. Naprawdę rozmawiacie ze sobą, jak rozwiązać to zadanie matematyczne i to sprawia wam przyjemność? Często właśnie bardzo dużo rozmawiamy przez telefon, po kilka godzin nawet. No, czasami dzwonimy do siebie tak po prostu, żeby się zapytać, co u nas jest, jak się czujemy, ale wtedy z tej rozmowy właśnie wynikają takie różne pomysły, jak z tej rozmowy, w której wymyśliliśmy tą przekładnię hydrauliczną. No to ta wasza pasja, ona jak się narodziła? To się ma we krwi, czy może nauczyciele byli inspiracją, a może rodzice? Mi się wydaje, że to się ma we krwi, że to każdego interesują inne rzeczy. Do tego też na pewno trzeba dojrzeć, bo to też nie jest tak, że od razu będę na przykład pomyślę sobie, że o, zrobię jakiś projekt, to też tak nie jest, bo trzeba też wiedzieć, jak ten projekt zrobić, jak się przedstawić. To wiele czynników wpływa na pewno na sukces, który się odnosi potem. Czyli we krwi ma się tę chęć nauki, chęć poszukiwania. A czy były osoby wokół was, które was inspirowały, które no, postawiły na was? No na pewno nasi bliscy pomagali nam, wspierali nas, też fundowali nam ten projekt i też inne projekty, które robiliśmy, no bo jeszcze nie jesteśmy pełnoletni, nie możemy zarabiać, a potrzebowaliśmy też pieniędzy, żeby te projekty tworzyć. No i wspierali nas też mentalnie. Myślicie, że ten wynalazek to będzie szansa właśnie na pieniądze, na konkret? No właśnie w przyszłości chcielibyśmy nawiązać kontakt z jakąś firmą. Nie będziemy na razie zdradzali jaką, ale mamy już kilka firm w planach. No i chcielibyśmy, żeby w przyszłości na przykład były autobusy zasilane naszym silnikiem bądź różne pojazdy ciężarowe. Może się to marzenie spełni. Czy ten konkurs, pani dyrektor, spełnia marzenia młodych? Myślę, że spełnia. Na pewno naszym takim głównym celem jest pokazywanie, że nauka nie jest nudna i że to jest ciekawy sposób spędzania czasu i że może to być też ścieżka takiej kariery zawodowej. Ale jeżeli chodzi o młodych ludzi, no to dla nich słowo innowacja, co pokazuje konkurs, no im dodaje skrzydeł. A jak wygląda to, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, o firmy, na które też liczą młodzi ludzie? Czy tam słowo innowacja to też jest entuzjazm i dodaje skrzydeł, czy wprost przeciwnie? Jest to jakiś lęk czy strach? Myślę, że to wszystko się zmienia w pozytywnym kierunku. Też na nasze konkursy staramy się zapraszać przedstawicieli firm i zawsze są pod wrażeniem projektów młodych naukowców. Tym, że czasami że problemy rozwiązywane są w sposób, na który oni sami by nie wpadli, więc jest naprawdę szerokie pole rozwiązań, które mogą być wdrożone. Z drugiej strony też sami młodzi naukowcy myślą o tym, żeby swoje rozwiązania opatentować, zakładają swoje własne startupy i mamy takie przykłady osób, które tym torem podążyły i odnoszą sukcesy. No, szerokie pole, jeżeli chodzi o działanie fundacji czy zasięg konkursu, ale trochę wąskie, jeżeli chodzi o cały kraj, bo Polska nie jest w czołówce krajów stawiających na innowacje. No właśnie, ja myślę, że to się zmieni, bo nasze spojrzenie ukierunkowane na ludzi uczestniczących w konkursie, czyli to jest młodzież w wieku 13-20 lat, pokazuje, że młodych innowatorów jest bardzo wielu i że mają dużo nowych pomysłów, że co roku wracają z czymś nowym, z czymś lepszym. I myślę, że to, czego brakuje, to jest tego wsparcia
wsparcia właśnie na tym poziomie, gdy projekt już jest i potrzebowałby trochę środków, żeby się rozwinąć. Więc takich programów skierowanych właśnie na tego typu pomoc jest niewiele. I myślę, że tutaj mamy jeszcze trochę do zrobienia, my trochę starsi, ceniący innowacje. Mówi pani, brakuje środków, a co mówicie wy? Jakich chcielibyście gwarancji, żeby się rozwijać? Co jest potrzebne młodym ludziom, żeby poszerzali horyzonty? To jest dobre pytanie. Na pewno potrzebne są jakieś cele albo ideały, którymi można by się kierować. Też trzeba mieć wzory swoje, bo taka osoba, która na przykład nie kieruje się niczym w takiej właśnie chęci zrobienia czegoś, to też do niczego nie dojdzie ani wcześniej, ani później. Dlatego ludziom, znaczy takim młodym osobom jak my, potrzebne są właśnie jakieś wzorce. Budżet też nie zawsze jest najważniejszy. Najważniejszy też jest dobry pomysł, no i na pewno czas. Wzorce to ludzie. Zgadza się. Tak, Wiktorze? Tak. Tobie to potrzebne, jak myślisz? To samo co koledzy. To samo co koledzy. Czy wiążecie przyszłość z Polską? Bo już jesteście, bierzecie udział w różnych konkursach, marzycie już o Expo. Wiążecie swoją przyszłość z Polską? No, chcielibyśmy nawiązać naszą przyszłość z Polską. Też właśnie, jeżeli w przyszłości moglibyśmy sprzedać nasz projekt, to właśnie chcielibyśmy go sprzedać jakiejś polskiej firmie, która produkuje na przykład autobusy albo jakieś inne pojazdy ciężkie. I pani dyrektor, fundacja działa już od kilku lat. Podałaby pani przykład laureata, który wygrał, który nawiązał współpracę z firmą, która jest zadowolona z innowacji i jeszcze w dodatku dużo zarobił? Myślę, że z tymi ogromnymi zarobkami to jeszcze trochę musimy poczekać, bo jednak jest to siódma edycja konkursu, a też wiemy, że trochę trzeba pracować, żeby projekt dobrze rozwinąć, żeby on do takich sukcesów komercyjnych doszedł. Ale mamy przykłady laureatów, którzy skomercjalizowali swoje projekty i założyli własne firmy i je rozwijają. Na przykład Natalia Szczepańska, która była laureatką sprzed dwóch lat, to był taki projekt skarpetki do nieświadomej rehabilitacji płaskostopia. Projekt bardzo prosty, który też przebadała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. I było to, ta skarpetka działa, po prostu leczy płaskostopie. No jest patent i jest produkt, który się sprzedaje. Innowacyjny moduł napędowy też działa. Innowacyjny moduł napędowy działa. Niech dodaje wam energii. Niech też dodaje energii wszystkim młodym ludziom, którzy być może mają wiedzę, tylko nie mają tej odwagi, żeby porozmawiać i stanąć do konkursu, napisać, wymyślić. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Joanna Gogolińska, dyrektor Fundacji Zaawansowanych Technologii oraz organizator festiwalu i laureaci regionalnego etapu konkursu Explory Dorian Żarna i Wiktor Kuś z Zespołu Szkół nr 4 w Bydgoszczy byli gośćmi programu. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jeszcze.